ale... Ochraniacze se załóż. Nie mam. Wiem. Tak tylko gadam. Kluczy marki, se znajdź. Ten, dżinsiki. To nie jest twój na rower. Te klucze. Klucze do bramy. Oczywiście przynajmniej Bartek tu tłumaczył. O, jest, dobra. Witaj. Może ja, dobra? No ja nie wiem, czy jemu by się to podobało. Takie położenie? Tak. No to mógł stopkę do góry. Takim chyba nie ma stopek, nie? Nie wiem. To poważnie będzie mój pierwszy raz na takim rowerze. Ciekawe. Czy można się w tym zakochać, czy nie? Się okaże. No nie? Nie wiem, ja się nie przekonam. Więc nie wiem. Ale ma cieniutkie te kółka. A mój co to ma? Żyta. Tak dosłownie. No dobrze. No, jak wyglądałem? Jakie dobrze. Zdjęcie? Miniaturkowe. No jest? To masz ich tu dużo. To nara. W ogóle przerzutki inaczej zmienia. No, chyba jest. Pewnie nawet bym nie umiał. Tylko po asfalcie. Dobra, kończ już, bo zabiję na ten. Właśnie, dobra, to tu koniec uwiecznienia. Jedzie sam, naprawdę. Teraz muszę się tutaj przerzutkami pobawić, bo mam za lekką ustawioną. A trzeba by się bujnąć, nie? Na takim sprzęcie, żeby się móc spokojnie taki rozdzielić. I się odpowiednio poharatać. No to jestem, proszę Państwa, po może góra 2 kilometrach. To co już zauważyłem, no to oprócz tego, że rower sam jedzie, to jeszcze bez problemu można sobie tym rowerem bardzo komfortowo i wcale się nie męcząc jechać 30 na godzinę. To jest taka jego prędkość, przynajmniej dzisiaj dla mnie. 30 km na godzinę bez żadnego wysiłku, ale widzę, że tutaj 40 na godzinę to jest żaden problem. Opanowałem wreszcie zmianę przerzutek. Tutaj miałem opór, żeby popchnąć to mocniej. Wczoraj Bartek mi tłumaczył, ale no ale jakoś tak nie miałem odwagi. W końcu na postoju jakoś popróbowałem i się udało. Przerzutki, jak widzicie, on zmienia się tutaj. Tu mamy, jeśli dobrze pamiętam, ten słupek karbonowy. Z czego jest rower, niestety nie mam pojęcia. Marka to chyba BMC. Wybaczcie, nie jestem przygotowany. Fajne tutaj są koła z tymi naklejkami, cieniutkie, zobaczcie, opony. No i co? Powiem Wam szczerze, że no kusi już, żeby sobie tym rowerem rzeczywiście gdzieś dalej skoczyć. Jedyne co, to no muszą to być drogi mniej uczęszczane, bo to wyprzedzanie przez samochody, no nie wiem, może dzisiaj jakieś lęki mam, bo wydaje się wywrotny ten rower bardzo. W porównaniu z górskim, z jakim miałem w sumie do czynienia wcześniej, tylko z takim, ten się wydaje bardzo, no wydaje się, że taki mniej pewny. Leciutki jest naprawdę aż nienaturalnie. Teraz tak, pojęcia nie mam, czy to jest rower, w sensie jakich lotów, czy to jest max, co można mieć w rowerze, czy nie. Bartek mi trochę tłumaczył. Ale wiecie, no jednym uchem wpada, drugim wypada. Nie jestem w temacie, ale kto wie, powiem Wam szczerze, że jest szansa, że się w tym zakocham. I to się może uda. Kto wie, o tutaj jeszcze widzę światełko nawet, no nie wiem jak się to włącza.
Tu od góry. Nie, tu jest USB. Tu się chyba włącza. Tak? Świeci? Nie. O, teraz. Dobra, nawet nie wiedziałem, że jest. Z przodu nic nie ma. Dobra, proszę Państwa, wracam na pizzę. Asfalt musi być dobry i mało uczęszczany. Dlatego Wolęcin wydaje się super opcją.